Siemaneczko, dzisiaj pokażę kopiowanie aut od znajomych. Jest trochę inne jak przez bazę. No, wymagania: mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. My tutaj już musimy mieć jakieś auto na straty. No i albo RC Bandito, albo ten RC Tank. Potrzebny też będzie znajomy. Znajomy musi mieć już Securo Surf, kupiony tam magazyn pojazdów, i musi mieć jakiś pojazd specjalny, żeby móc wjechać do tego magazynu. Teraz tak, znajomy rejestruje się w Securo Surf, wysyła nam zaproszenie, my to przyjmujemy. Znajomy wzywa jakiś tam pojazd specjalny, który może wjechać do tego swojego magazynu. I tu są dwie opcje. Albo znajomy podjedzie na otwartym menu interakcji pod tą bramę, wysiądzie, nasza postać się przesiądzie na jego miejsce, odpali silnik, my wysiadamy. Albo zrobicie to tak, jak ja tu pokazuję. Znajomy tuż przed tą bramą wjazdową tego magazynu po prostu wysiądzie, wyskoczy z samochodu. Macie do wyboru. No ja tu akurat wyskakuję. Znajomy podjeżdża, ja do niego się dosiadam. Tu w małym okienku będzie widać, że znajomy tuż przed bramą wyskoczy z tego samochodu. Rozpędza się i bang, wyskoczył, pasuje. Nie wciągnęło nas do magazynu, o to chodzi. Nasza postać się przesiądzie na miejsce kierowcy, odpali silnik. My możemy wysiąść. Teraz tak, ekwipunek, zdalnie sterowane pojazdy, wzywamy sobie te RC Bandito. Jak jesteśmy w Bandito, zwyczajnie klikamy Y lub trójkąt, nasza posa powinna mrugać, o tak jak tutaj ładnie widać. Wszystko się udało. Teraz tak, znajomy rezygnuje z Securo Surf, czy tam my rezygnujemy, bez znaczenia. My wzywamy sobie nasze mobilne centrum operacyjne. I tu jest właśnie, dupy nie urywa te kopiowania, ale jest o tyle dobre, bo można kopiować wszystkie pojazdy. Te z magazynu, z bazy, naczepki przeciwlotnicze, tam różne rzeczy. Teraz tak, wezwaliśmy mobilne centrum operacyjne. My nie możemy za daleko się ruszać od tego miejsca właśnie, gdzie się zgliczowaliśmy. Dlatego mobilkę musi przyprowadzić wam znajomy. A próbowałem jechać na to miejsce tego starego kopiowania, to już niestety, tam już wchodziłem do mobilki normalnie, tak jakby mnie odgliczowało. Dlatego mówię, nie oddalać się za daleka tego miejsca magazynu pojazdu znajomego. Pojazd na stratę możemy wezwać dopiero teraz, mogliśmy wezwać go wcześniej, to bez znaczenia. I tutaj krok tak, wsiadamy do pojazdu, czy na motorek w moim przypadku. Znajomy do nas się dosiada i klika pauzę. Na tej pauzie zostaje. My podjeżdżamy pod tył naszego mobilnego i klikamy zwyczajnie strzałkę w prawo. Nie wciągnie nas znajomego, zrzuci z motorka. Tak musi być. Teraz wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy. No i musimy mieć niebieskie kółko. Jeszcze raz, postać z fabuły, komunikat anuluję, podchodzę do mobilki, klikamy wejdź sam. Klikamy wejdź sam, mamy nieskończony czarny ekran. No i teraz znowu znajomy. Znajomy teraz udaje się na miejsce tego kopiowania, które kiedyś tam było, na te skrzyżowanie tam koło tego go postal, czy jak to tam się nazywa. Może tam lecieć, iść na pieszo, jechać rowerem, czy się teleportować, jego sprawa. Tam właśnie w to miejsce podstawia nam auto, które my od niego będziemy kopiować. Jak to zrobi, mówi nam o tym. My na czarnym ekranie wybieramy znowu post, przytrzymujemy krzyżyk na dół, wybieramy którąś tam postać z fabuły, komunikat
anulujemy z respi nas niewidocznym na skrzyżowaniu. Wsiadamy do auta od znajomego, auto jest nasze. Wybrałem postać z fabuły, tego nie widać. Anuluję, biegnę do auta od znajomego, na to mamy 20 sekund. Żeby skopiować kolejne auto, niestety trzeba powtórzyć wszystkie kroki od początku. Jak kopiować same samochody, polecam przez bazę, ale to jest dobra metoda na kopiowanie pojazdów specjalnych i wstawienie nowych w miejsce starych. Także też zachęcam do kopiowania. Pozdrawiam, elo.